zakończona. Wznawiamy sesję na dzień 10. Przechodzimy do procedowania druku nr 9/2012. Jak powiedziałem, jest to projekt uchwały autorstwa Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej. Na referenta wskazano pana radnego Marcina Szewczyka. Proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Dziękuję. Uchwała nr 9/291/2012 Rady Gminy 10 w Tworzowice z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ulicy Borkowskiej w Krakowie na następny okres. Znak sprawy ML-02.7123.315.2012.UW. Postawa prawna, paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ulicy Borkowskiej w Krakowie na następny okres. Zgodnie z pismem Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa znak ML-02.7123.315.2012.UW. Z dnia 23 października 2012 roku, paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Słowo komentarza było konsultowane z panem Andrzejem Balickim. Tyle. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś zgłoszenia do dyskusji? Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. 15. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wszyscy obecni na sali zdali głos, tak? Projekt uchwały został przyjęty. Kolejny druk nr 10/292/2012 autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Na referenta wskazano pana radnego Tadeusza Murzyna. Proszę pana przewodniczącego o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 10/292/2012 roku Rady Dzielnicy 10 Sosnowice z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy kanalizacji opadowej w ciągu ulicy Nardy, pierwszy etap na odcinku pomiędzy ulicą Zawiszy a Banakiewicza. Paragraf podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie projekt budowany i wykonawczy dla budowy kanalizacji opadowej w ciągu ulicy Narwik, pierwszy etap na odcinku między ulicy Zawiszy a ulicy Banachiewicza. Wykonana zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu przedłożone przez firmę DA Projekt z pismem z dnia 6 listopada 2012 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję bardzo za czytanie projektu. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Wobec braku chętnych do dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję bardzo za procedowanie tego punktu piątego, to jest projektu uchwał Rady. Punkt ten został wyczerpany, przechodzimy do punktu szóstego, to jest omówienie spraw bieżących, dyskusja i wolne wnioski. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jakąś sprawę poruszyć? Pan radny Balicki, proszę bardzo. Ja już do państwa radnych, do których miałem maila, skierowałem zapytanie, ale jeszcze raz to przypomnę, a tym, którzy na tym nie dotarli, to zwrócę uwagę. Zwrócono się do nas następującym pismem, znaczy mailowo. Ja tylko przerwę panu na momencie, bo tam jest bodajże pani, ja tak widzę z kranek, wydaje mi się, osoby w korytarzu, tak? To ja serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś tam jest z państwa, ja nie widzę, na korytarzu. Tak, no, przepraszam, że byłam na korytarzu cały czas. Ale nie ma co przepraszać, ja zapraszam, tu wolne miejsce. Dobrze. Po co tam gdzieś się chować? Nie cieplej, lepiej słychać. Przepraszam pana Balickiego, proszę kontynuować. Czy wracam do tego maila, który otrzymaliśmy. Szanowni państwo, jestem w grupie inicjatywnej do założenia spółdzielni socjalnej. Jednym z pomysłów na działalność jest założenie przedszkola. Chciałbym w związku z tym zapytać, czy orientują się państwo w kwestii zapotrzebowanie na taką placówkę państwa dzielnicy. Bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź. Pozostałem Piotr Dąbski. Jeszcze raz się zwracam do państwa, jeżeli
macie informację, że w swoich oznakach jest takie zajęcie, bo czy dało się przedszkolu, to proszę bardzo o informację, czy bezpośrednio, czy mailą do mojej ręce. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Jakieś inne z państwa strony nie ma, tak? Przechodzimy zatem do punktu 6, oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Też nie. Wobec tego ja pozwolę sobie, jak na każdej sesji, odczytać parę wyjątków z korespondencji przychodzącej. Informuję państwa radnych, że odbędzie się wkrótce kolejne spotkanie przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z przewodniczącymi rad dzielnic. I wysłałem państwu informację umożliwiającą zgłaszanie tematów do poruszenia podczas tego spotkania. Otrzymałem jedno takie zgłoszenie od pana radnego Galasa i zostało ono przekazane do kancelarii, będzie omawiane, aczkolwiek trochę w bardziej ogólnym ujęciu, bo nie dotyczące jedynie szkoły, lecz w ogóle możliwości pokrywania jakichkolwiek szkód z tegoż funduszu, o którym pan wspomniał, to jest szkód górniczych. Kolejna rzecz, to jest, drodzy państwo, to, co otrzymała już Komisja Infrastruktury. Informuję wszystkich państwa radnych, że od 17 listopada bieżącego roku, czyli już za tydzień, trochę ponad tydzień, wejdą w życie zmiany w komunikacji miejskiej, zarówno trasy, jak i numeracji, jak i częstotliwości i autobusów, i tramwajów. Szczegółowy wykaz wszystkich połączeń jest dostępny w biurze u pana Adama Kana. Ja dodam tylko, że to jest jakby namiastka remarszrutyzacji tego, co miało być. Coś w moim przekonaniu w rodzaju rozwiązania pośredniego. Kolejna rzecz. Można do tego, tak, proszę bardzo. Można się dowiedzieć, czy będzie jakaś kampania informacyjna mieszkańców, dla rozumu oczywiście o kampanii na przystankach, tam są te rozkłady wcześniej, żeby się totalnego chaosu nie było, jak oni to zrobią, do 17 tam zostało jeszcze tydzień dokładnie, więc jak oni to zrobią dzień wcześniej albo coś, to będzie chaos makabryczny i nikt nie będzie wiedział, gdzie jedzie i gdzie dojedzie. To na przystankach już powinno być, przecież. To trudno, że nie po domach chodzili, tam nie nasza rola możliwość, ale może trzeba by coś zrobić z tym tamtem, no. Może by faktycznie po kościołach, no, ale nie wszyscy chodzą do kościoła, do cholery. No. Pan Rady Policki? Znaczy, ja w niezwykłej sprawie mam informację, że ktoś pani, kto się tym zajmuje. Miało być już poprzedni poniedziałek, miało być w tym poniedziałek, miało być komunikaty na stronie ZIKIT-u i MPK. Sprawdzałem dzisiaj, na razie nie ma takich komunikatów. Mała uruchomiona gorąca linia dla mieszkańców z zapytaniami, to wszystko... Gorąco to będzie 17. Także tutaj, jak to jest pod adresem ZBIT-u z mojej strony ostra, że nic nie robią, a mieszkańcy generalnie nie tylko naszego osiedla, naszej dzielnicy, w ogóle w mieście, w większości w zasadzie się nie orientują, jakie ich czekają zmiany. Gazet mało kto czyta. Oczywiście. Na każdym przystanku powinno być normalnie ulotka, nowe linie, trasy, jakie. No ludzie, rany boskie, się to jest jakaś partyzantka kompletna. No. Na 17 prawdopodobnie będzie wielki horror w Krakowie komunikacyjnym. To będzie sobota, nie mniejszy. No będzie to nie mniejszy, bo niedziela ludzie odpoczną. A poniedziałek do pracy. Nie będą wiedzieć, gdzie jadą. Dokąd? 18, 8 nie pojadą. Nie pojadą, nagle się to czekaj na 8. Sobota będą wyłączone wszystkie telefony, zniknie się. Raz na 41 też nie będą czekać. Dziękuję.